Witam serdecznie. Zapraszam na porównanie i test na żywo dwóch wypiekanych bronzerów. Pierwszy to jest wszystkim, myślę, już bardzo dobrze znany, kultowy produkt marki Bicor Egyptische Erde, czyli tak zwana ziemia egipska, produkt polski. Druga to będzie ziemia słoneczna marki holenderskiej Lavertu i tak właśnie się nazywa, słoneczna ziemia terrakota. W pierwszej kolejności może przedstawię Wam rozróżnienie tych dwóch produktów. One, oprócz oczywiście opakowania, są do siebie bardzo podobne. Ziemia Egiptu, którą mam już od 2 lat, cały czas ten sam produkt jest bardzo, bardzo wydajnym kosmetykiem. Używam go może nie codziennie, załóżmy co drugi dzień, od prawie 2 lat i nadal tego produktu mam jeszcze całkiem sporo. Myślę, że tak też będzie to widoczne. Naprawdę mega, mega, mega wydajny produkt. Znam osoby, które kupują ziemię egipską raz na 4, na 5 lat. Wszystko oczywiście w zależności od tego, jak często używacie i w jakiej ilości. Ziemia egipska występuje w jednym odcieniu. Sprasowany produkt, wygląda tak dosyć intensywnie, wydaje się, że jest bardzo ciemny, ale w zasadzie nadaje się do każdej karnacji. Natomiast uwaga jest tylko taka, że przy bardzo bladych cerach ten produkt może lekko wychodzić pomarańczowy. Ale to oczywiście wszystko też zależy od tego, w jakiej ilości go zaaplikujecie i co będziecie miały pod tym produktem, czyli na twarzy, czy będzie jakiś podkład, czy jakiś krem tonujący, to oczywiście wszystko też jest uzależnione, jak będzie wyglądał efekt końcowy z ziemią egipską. Ja nazywam tak potocznie ziemia egipska, przez większość z Was pewnie zwana jest bronzerem, natomiast przez producenta ziemia egipska zwana jest suchym kremem. Nie będę Wam mówiła o wszystkich właściwościach, bo to mnie teraz w zasadzie nie filmik o tym. Natomiast produkt bardzo fajny, godny polecenia i mogę go wszystkim z ręką na sercu po prostu zarekomendować, jeśli poszukujecie właśnie takiego dobrego bronzera. To co łączy oba produkty, to jest również lustereczko. To jak w ziemi Lavertu też jest widoczne. Opakowanie jest troszeczkę większe. Niestety jedno i drugie mi się brudzi. Brudzi się nie od samej ziemi egipskiej, tylko od pozostałych kosmetyków, czyli głównie podkładu. Mam brudne ręce, bo podkład zazwyczaj nakładam palcami i od razu sięgam po bronzer, to wiadomo, niestety na opakowaniu wszystko zostaje. W odróżnieniu od ziemi egipskiej, Lavertu ma dołączony pędzelek. O, tu jest miejsce na pędzelek. Niestety mi ten pędzelek nic nie robi, bo on nie jest za dobry do aplikacji. Przynajmniej mi się nie sprawdza w każdym bądź razie. Włosie to jest syntetyczne, dosyć twarde i po prostu dla mnie totalnie pędzelek jest nieprzydatny. To co ważne i co muszę podkreślić, ziemia Lavertu występuje w 3 odcieniach. Ja mam odcień w numerze 3, który jest najjaśniejszy. W porównaniu z Bicorem, różnica jest kolosalna. Efekt na twarzy wręcz przeciwnie, słuchajcie, jest inny, ale nie jest aż tak znaczny i tak skrajny, jakby się to wydawało tutaj po tych dwóch już gotowych produktach wypieczonych w opakowaniu. Minusem ziemi Lavertu i to, co też ją odróżnia od Bicoru, jest to, że ziemia Lavertu troszeczkę się sypie. Jest również to bardzo wydajny produkt. Myślę jednak, że starczy mi na mniej niż ziemia Egiptu Bicora, bo ja tą Lavertu używam może, nie wiem, od 4 miesięcy i w zasadzie nadal nie widać przy niej też, żeby jej coś ubywało. Natomiast minus taki jest, że ona ma w sobie pełno, jest paproszków na opakowaniu, bo ona po prostu mi się sypie. Przy produkcie wypiekanym aż tego tak nie powinno być widać, ale widać. Także nie wiem, czym to jest spowodowane, może mam za twarde pędzle, nie wiem. W każdym razie chciałam Wam przedstawić taki test na żywo i po prostu jak one przedstawiają się na takich bladolicach jak ja. Jeśli chodzi o pędzle, którymi mi najlepiej aplikuje się tego typu pudry na całą twarz, czyli będę chciała uzyskać efekt naturalnej, zdrowej opalenizny dzięki produktom kosmetycznym, prawda, a nie solarium czy też wypiekaniu się długogodzinnemu na słońcu. Pędzle, które mogą się do tego nadawać, to są pędzle z włosia rakun.
To jest akurat pędzel Maestro 180 rozmiar 26, on jest do tego trochę za duży. Natomiast wszystkie pędzle właśnie z Włosia Raccoon jak najbardziej się do tego nadają. Nadaje się również do tego przykładowy pędzel Hakuro H55. Nadaje się również do tego, nadają się wszystkie pędzle typu flat topy, czyli płaskie, którym jesteśmy też w stanie bardzo dobrze aplikować ten produkt i przede wszystkim też uzależniać jego ilość, to co bardzo ważne właśnie w tym produkcie brązującym. Rozpoczynam od ziemi egipskiej bikoru. Bikor będzie na mojej prawej części twarzy. Pędzlem z Hakuro H55. Ten pędzel trochę może jest tutaj dłuży do tego, ale taki po prostu miałam na podorędziu. Chcę Wam po prostu pokazać, że nie musicie specjalnie kupować pędzla przeznaczonego do tego wielkościowo. Możecie wykorzystać również swoje pędzle, które macie już zakupione w swoim pędzlozbiorze. Nabieram odrobinę tego produktu, staram się, żeby on był bardzo równomiernie rozłożony na całym pędzlu i takimi kulistymi ruchami uważnymi aplikuję ten puder. Puder, czy też suchy krem. Ja na twarzy mam nałożony delikatny krem tonujący, czy tam krem BB, już nie pamiętam po co sięgłam. I lekko został opruszony pudrem matującym, transparentnym. Bo to, co też ważne pod tymi wszystkimi pudrami brązującymi, aby nie było smug i aby nie było jakichś nieestetycznych plam, no twarz musi być w miarę sucha, nie może być klejąca. Tak samo jeśli będziecie chciały nałożyć na sam krem, to bardzo też jest istotne, aby krem całkowicie wchłonął, aby on nie pozostawiał tłustego filmu, bo efekt z plamami, czyli efekt łaciatkowaty jest murowany. Tak jak widzicie, robię to bardzo uważnie, bo odrobina przesadyzmu może sprawić, że ziemia bikoru będzie zaaplikowana bardzo nierównomiernie, co przyczyni się do efektu końcowego związanego, połączonego z klapą, a zależy mi, żeby to było w miarę, prawda, symetrycznie zrobione. Ruchami kulistymi pokrywam w zasadzie całą twarz, bo chcę właśnie, żeby cała twarz, a nie tylko wybrane partie były opalone. Ja przedstawiam, jak naturalnie się opalić, ale bardzo dobrze te wszystkie produkty tutaj odgrywają wspaniałą rolę i sprawdzają się w konturowaniu twarzy. Czyli możecie typowo jako bronzer używać. Moja prawa część twarzy w tym momencie jest pokryta tylko i wyłącznie ziemią egipską bikoru. Chciałam uzyskać efekt naturalnej opalenizny, także równomiernie zaaplikowałam ten produkt na całości. Natomiast w miejscu, gdzie chcesz wyostrzyć moją twarz, lekko optycznie ją wyszczuplić, to daję więcej bronzera i w tym momencie bronzera tej ziemi egipskiej cudownej, i w tym momencie pełni ona funkcję po prostu bronzera. To jest też, myślę, istotne w tych wszystkich produktach, że skondensowanie i efekt opalenizny, przyciemnienie możemy dowolnie tutaj regulować. Czyli większa ilość warstw, nie większa ilość pudru zabrana na jeden raz, tylko większa ilość warstw właśnie przyczyni się do tego, że opalenizna będzie różna. W tym momencie, oprócz tego, że twarz jest opalona, jest ona również delikatnie wykonturowana, czyli przede wszystkim policzki podkreślone. Sięgam po ziemię lawertu. Ziemię lawertu, tak jak już Wam pokazywałam, przedstawia się delikatnie. I tą ziemię lawertu zaaplikuję pędzlem z La Rosy, takim zwykłym flap topem. Chciałam Wam właśnie po prostu przedstawić, że takimi pędzelkami, które na pewno większość z Was posiada do aplikacji podkładu, również możemy nałożyć taką ziemią słoneczną, czy też ziemią Egiptu. Ziemię lawertu aplikuję w zasadzie w identyczny sposób, tak jak ziemię bikoru.
Robię to bardzo uważnie i kulistymi ruchami nakładam na całą twarz. Tak jak już wspomniałam, tak samo jak pod ziemią Egiptu, tak i przy ziemi Lawertu bardzo ważne jest to, co mamy pod spodem, czyli na skórze. Jeśli nie macie żadnych niedoskonałości większych na twarzy, to śmiało możecie taki efekt opalenizny nałożyć sobie bezpośrednio na krem. Oczywiście odpowiednio wchłonięty. Natomiast jeśli macie jakieś niedoskonałości, pryszcze, tak jak ja, warto je wcześniej zakamuflować, czy też po prostu twarz pokryć kremem BB, kremem tonującym i dopiero później zabrać się za opalanie twarzy. W zasadzie zmierzam już ku końcowi. Efekt tak na pierwszy rzut oka myślę, że jest bardzo podobny. W okolicach oczu również delikatnie wykonuję takie smugi. Smugi, czyli delikatnie przejeżdżam pędzlem. Nie robię smug typowych jak na okach, jak i na szybach, bo nie zależy mi na tym. Produkt ma być rozłożony równomiernie. I tak w zasadzie przedstawia się efekt końcowy. Dodam tylko, podobnie jak na prawej twarzy, jeszcze odrobinę ziemi Lawertu jako bronzera ją zastosuję, czyli akurat w moim przypadku na kształt cyfry 3 dodaję i konturuję twarz. Moja naturalna opalenizna jest już na twarzy. Z prawej strony, dla przypomnienia, ziemia Egiptu Bichora, która na opakowaniu wydaje się bardzo intensywna i za ciemna dla mnie, czyli dla wszystkich osób, które są z natury bardzo jasne, bardzo blade. A na twarzy myślę, że idealnie stopiła się z moją skórą. Z lewej strony wylądowała ziemia Lawertu w numerze 03, czyli jest to najjaśniejsza, która śmiało może być, mogę polecić właśnie do wszystkich bardzo bladych osób. Jeden i drugi produkt myślę, że ciekawie przedstawia się na twarzy. Jeden i drugi, mi się tak wydaje przynajmniej, bardzo naturalnie wygląda i faktycznie ktoś mógłby się pomylić i stwierdzić, że wróciłam z wspaniałych świątecznych wakacji, a tak nie było. To wszystko dzięki tym dwóm produktom. Ziemia Bichor, ziemia Lawertu, słoneczna. No i tak się przedstawia całość. Mam nadzieję, że taki test na żywo przypadnie Wam do gustu. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego filmiku i oczywiście do zobaczenia wkrótce w moich kolejnych produkcjach. Do zobaczenia!